Siema wszystkim, tu Paweł. To jest kolejna moja rzecz zrobiona przeze mnie do tej kierownicy. To będzie nałożone na górę. Podłączony będzie ten przełącznik kierunkowskazów do tego. Ta gałka będzie jeszcze podłączona pod to. I tak to wygląda z tyłu. Setki kabli, tak jak widzicie, przekaźniki, czy jak to się tam nazywa, wszystko to mam kupione z jednej firmy, z Symprojekta. To wszystko, ProRace 2, tam już też znacie, JC32 i tak dalej, i tak dalej. ProGauge to się nazywa. Wszystko wypiszę na stronie, co zamontowałem tu, każdą rzecz, podam link do każdej rzeczy. To będzie przykręcone tu, także nie będzie tu nic widać. To będzie grubości około 10 cm. Będzie wszystko tu zamknięte, tylko będą kable do USB wychodzić i jeden prądowy wzmacniacza. I to będzie wszystko. Widzicie, tu są zegary mechaniczne, digitalne. Tu jest digitalny, diody mam podłączone, mam 14 diod podłączonych, stacyjka jest, start-stop, przyciski, cygary digitalne i tak dalej, i tak dalej. Roboty od cholery. Tak to wygląda z przodu. Już to testowałem, chodzi. Diody. Tu diodę mam, tu mam diodę. Te dwa przyciski świecą. Tu jest dioda start-stop, że jak będę zapalał, to mi się zgaśnie. Tu są diody różne, tam każdą diodę mogę podpisać. Tu co użyłem, to są do hamulca ręcznego przyciski pociągowe takie do pociągnięcia. Tu mam takie, tu mam stacyjka, start-stop, obrotowe przyciski. To będę demonstrował jeszcze w późniejszym czasie. Na razie to chciałem tylko pokazać tak, jak to zrobiłem. Nie? Grubości to jest tak, jak widzicie, około 10 cm. Wszystko działa, tu wszystko, tu są obrotowe, to zmiany tu tych w zegarach, menu i tak dalej. Ten wskaźnik paliwa jest taki, tu jeszcze mam digitalny wskaźnik paliwa, tam stan oleju, bla bla. Tu wyświetla mi na przykład, kiedy jest bieg wyłączony albo włączony, zaraz jak sobie ustawię. Tu mi pokazuje, który bieg mam, no takie rzeczy. Do tego jeszcze dojdą takie małe praktycznie dwa joysticki do tego dodam, albo cztery, zobaczę. Jeszcze tu będę miał z boku przykręcone praktycznie do tych do shiftera tam. Ale to powoli, tylko to chciałem na razie zademonstrować. No i tak to wygląda. Następny film nagram, jak to jest uruchomione już. Także tylko na razie chciałem sobie tylko to pokazać wam. Tu tak wygląda, nie tak, ale to będzie i tak przykręcone na czarno, także będzie to ładnie wyglądało, nic się nie bójcie, bo już to testowałem, miałem to włączone, wszystko działa zajebiście, zegary się obracały, piękna rzecz. Zobaczycie to w późniejszym czasie, jak zamontuję tu do tej kierownicy. Zapraszam na moją stronę YouTube i do następnego razu.